trwa w dziejach człowieka, w dziejach narodu. Ta miłość, która jest zawsze większa od nienawiści. Trwają moce odkupienia, którymi Chrystus przyciąga wszystkich do siebie. Trwa to ukryte dobro, o którym tak wspaniale przypomniał nam ksiądz prymas na początku. Moce odkupienia działa w nas Duch Chrystusa, który jest duchem prawdy. Bylebyśmy tylko Jemu nie bluźnili, bylebyśmy nie bluźnili przeciw Duchowi Świętemu, bo wtedy zamyka się w nas twórcza potęga miłości. Wtedy dom wewnętrzny jest schłócony, nie będzie się mógł ostać. Gdy pierwszy raz nawiedzałem Warszawę w roku 1979, na Placu Zwycięstwa wypowiedziałem to wezwanie: niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, tej ziemi, tej ziemi polskiej, środku Europy, naznaczonym tradycją swojej własnej europejskości. Raz to jeszcze powtarzam. Bo zbyt się szafuje z zewnątrz i z wewnątrz tym argumentem upokarzającym, że mamy dopiero wchodzić do Europy. Natomiast mamy dobrze zastanowić się nad rzeczywistością Europy i europejskości. Trzeba pamiętać, że zarzewie wolności przyniósł Europie święty Paweł. Ten, który głosił wyzwolenie przez Chrystusa. Jeżeli Chrystus was wyzwoli, będziecie wolni. Wolność, do której wyzwala was Chrystus, to jest to orędzie dobrej nowiny i orędzie Chrystusowej wolności, które kształtuje dzieje Europy przez 2000 lat. Wolność, do której wyzwala nas Chrystus, została nam dana, przyniesiona, ofiarowana. Nie ażebyśmy ją zmarnowali, tylko ażebyśmy nią żyli i innym nieśli. Trzeba zaczynać od tej prawdy o Europie, równocześnie zdając sobie sprawę, że z biegiem czasu, zwłaszcza w tak zwanych czasach nowożytnych, Chrystus jako sprawca ducha europejskiego, jako sprawca tej wolności, która w nim ma swój zbawczy korzeń, Chrystus został wzięty w nawias.
i zaczęła się tworzyć inna mentalność europejska. Mentalność, którą krótko można wyrazić w takim zdaniu. Myślmy tak, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. No oczywiście, skoro Chrystus został wzięty w nawias, a może nawet postawiony poza nawias, to przestał też istnieć Bóg. Bóg jako stwórca może być daleki stwórca, ale bez prawa do interwencji w życie człowieka, w dzieje człowieka, żyjmy tak, jakby Bóg nie istniał. I to jest też część ducha europejskiego, część europejskiej nowożytnej tradycji. My bardzo głęboko musimy się zastanowić nad znaczeniem wielorakim europejskości. W każdym razie Sobór Watykański II, zdając sobie sprawę z tego innego ducha Europy, nie tylko, ale tu ma swą kolebkę ten duch na naszym kontynencie. Tu ma także niestety swoje szczyty tragiczne, które pamiętamy, bo należą do tego stulecia. Myśmy sami to odczuli na swoich dziejach dwudziestowiecznych. Dlatego Sobór Watykański II sformułował to zdumiewające zdanie. Chrystus objawia człowiekowi w pełni człowieka. A więc, jeżeli chcemy stanąć na płaszczyźnie humanizmu, humanizmu na przykład europejskiego, zachodniego czy wschodniego, jakiegokolwiek, pamiętajmy, że ten humanizm ma w Chrystusie swoje najpełniejsze objawienie. Chrystus objawił człowiekowi człowieka, objawiając mu Boga, objawiając mu Ojca. Bo nie można powiedzieć pełnej prawdy o człowieku, nie pamiętając, że jest on boskiego pochodzenia, że jest obrazem i podobieństwem Boga samego, że jest przez Boga stworzony, przez Boga człowieka odkupiony, że jest nawiedzany stale przez Ducha Prawdy, Ducha Świętego. To jest prawda o człowieku. To jest prawda o człowieku europejskim. I my Polacy, tej prawdy o człowieku nie możemy zdradzić. Dlatego też wciąż mówimy o potrzebie nowej ewangelizacji. Nowej ewangelizacji. Po Soborze Watykańskim II zrodziła się ta świadomość, ta potrzeba nowej ewangelizacji. Starego przecież kontynentu, starych przecież społeczeństw, chrześcijańskich społeczeństw. Jednak nowa ewangelizacja.
Zostało to na Warszawę, przepraszam. Więc jeszcze raz przypominam, lat zwycięstwa, rok 79, to wołanie młodego wtedy jeszcze papieża. Można by powiedzieć świeżo upieczonego. Które dziś chcę powtórzyć. Nie na Placu Zwycięstwa. W Ogrodzie Łazienkowskim. W pobliżu Belwederu. W pobliżu rezydencji prezydenta Rzeczypospolitej. W obecności tegoż prezydenta z małżonką i rządu. I przedstawicieli Sejmu i Senatu. Wszystkich. Więc tak. Niech stąpi duch Twój, niech stąpi duch i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Tej ziemi, tej polskiej ziemi, tej europejskiej ziemi, tej całej ziemi. Dzisiaj to powtarzam. Nie mam nic lepszego do powiedzenia, tylko to. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nie przestaję ufać Duchowi Świętemu. Ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, sam go dokona. Wierzę i ufam, sam go dokona, a wy nie przeszkadzajcie mu, współpracujcie z nim, bo jesteśmy wszyscy powołani, aby stawać się współpracownikami Boga. Amen.